To jest projekt badawczy, tak naprawdę narzędzie badawcze Alfa. Służy do tego, żeby wykrywać wiek i płeć osób, które przemieszczają się po określonym terenie. Polega to na tym, że wykrywa twarz oraz przerabia to na postać wektorową. Każdej twarzy nadaje się ID i później jesteśmy w stanie zbadać, w jakich miejscach ta osoba się pojawiła i przy jakiej kamerze ile czasu tak naprawdę spędziła. To jest fajne rozwiązanie, które może gdzieś tam pomóc w kampaniach reklamowych, w kampaniach marketingowych. Możemy zbadać, kim tak naprawdę jest nasza grupa docelowa, kto do nas przychodzi, kto do nas trafia. To może być albo sklep, albo jakaś instytucja kultury. Też jesteśmy w stanie przeanalizować, jak osoby się poruszają po budynkach, prawda? Bo często ktoś kupuje bilet, ale de facto nie wiemy, co później się dzieje na tej przestrzeni, więc dzięki takim kamerom jesteśmy w stanie przeanalizować tą całą ścieżkę i zrobić też mapę cieplną, dzięki której jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski, jaki punkt jest najbardziej interesujący dla osób odwiedzających.